Halo, Greta, pale śmieci. Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 54. odcinku z serii City Skylines na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy dalej tutaj pracowali nad tym, nad czym pracowaliśmy w poprzednim odcinku, czyli nad całą tą tutaj ogromną strukturą tej dzielnicy oraz będziemy dalej czekali, aż tutaj zostanie opróżniony obszar tutaj tego... Patrz! Gniew Grety nas dopadł! Gniew Grety nas dopadł! Ona to tylko zobaczyła i... Nie, to ja ci pokażę! A, i spaliła nam spalarnię śmieci. Gniew Grety nas dopadł, moi drodzy. Interesuje mnie jeszcze, dlaczego z remiz... No tak, bo Greta zastrajkowała i nie może teraz nic z remizy wyjechać. Ale patrzcie, patrzcie, dzielne oddziały spalaczy śmieci już przyjechały i teraz walczą z furią Grety. Dokładnie tak, furia Grety została zażegnana. To będzie odcinek na dziś, tytuł dzisiejszego odcinka, Gniew Grety. Czuję, że tak właśnie będzie. To będzie tytuł dzisiejszego odcinka, Gniew Grety. Dobra, wysypujemy ziemię. To pewnie dlatego nasze miasto było też na granicy bankructwa, bo Greta nałożyła na nas sankcje. To jest też taka ciekawostka, patrzcie. Wysoki poziom przestępczości jest w stacji metra, czyli w podziemiu. Dobra, to nie było w ogóle śmieszne. To było tak głupie, że ja pierdził. Dobra, budujemy basen. Gdzie on jest? A, no tak, 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 no budujemy. Tak, no tak, tak, tak. Tak, budujemy, a te koszty to tam, nie, tych kosztów tam nie ma, nie, żadnych kosztów nie było. No, będziemy budować. Jak to tu wygląda? No 1300 jeszcze, mój Boże, strasznie dużo czasu to zajmuje. Dlaczego tu jeździ tyle karetek? No tak! No tak! Przecież wszystkie pielęgniarki i lekarze, wszyscy uciekają z miasta, jadą do Unii! Dokładnie tak! Dokładnie tak! Ja jestem tego pewien, że właśnie to jest powód, dlaczego tam jest tyle karetek na tej drodze. No dobra, w tym odcinku fajnie byłoby wyrównać ten kawałek i dobudować dzielnicę Hestia, przynajmniej do końca tutaj, w tej części. No już to by mnie bardzo cieszyło, jakbym jeszcze znalazł, gdzie jest wejście główne do tego parku, to bym się jeszcze bardziej cieszył, chyba tu, więc możemy zacząć, no główne nie możemy. No, teraz już chyba możemy. Dobra. Budujemy park kolejny. Chwila. Mała brama, boczna brama, boczna i boczna. Zboczna brama. Ha, ha, ha. Kolejny rakowy żart.
Poziom onkologii na tym kanale wzrasta. Dobra. No to budujemy zboczną bramę parku. Haha. Łąki Chmielnik. Ciekawe, co się na nich uprawia. Ha, ha, ha. Kolejny rakowy żart. To co, kiedy idziecie na oddział onkologiczny? Bo wiecie, oglądanie tego kanału to już jest tylko onkologia. Każdy, kto ogląda ten kanał, to już może pójść od razu na onkologię. Co, nie wiedzieliście o tym? Aha. Dobra, i tu jest chyba darmówka, z tego co pamiętam, do tych parków. Tak, wejście jest darmówka, przepisy, park główny, zakaz fajerwerków i nocne wycieczki. Okej. To oczywiście ustalamy. Nocne wycieczki, park główny, zakaz fajerwerków, wejście za free. Pam 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 param, pam 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 pam. No to co, no to budujemy dalej. Tu. I tu. No, wyszedł nawet fajnie. Teraz zobaczmy, jak to tutaj wygląda pod ziemią. Halo, co jest? Aha, no tak. O, właśnie. No dobra, budujemy zwykłe przejście po prostu. Tylko moment, teraz. Aha, ono jest o jeden tylko? No, schodzi tylko o jeden poziom pod... Nie, o dwa poziomy pod ziemię ono schodzi. No właśnie. Skąd ja to wiem? Bo o jeden poziom jest metro. Więc jakby to schodziło o jeden poziom, to by się z metrem przecinało, a jakby schodziło o trzy, to by się z tą drogą przecinało. I stąd właśnie wiem, że to przejście jest na inny. Ej!
Tu jest jakiś problem. O tym nie pomyślałem. Oj. Dostawcie jeszcze ze dwie oczyszczalnie. No teraz już powinno być dobrze. Dobra, teraz jest dobrze. Jak z prądem? To prądu zaczyna trochę brakować. To nie jest dobre. Dobra, trzeba będzie coś z tym zrobić, żeby tego prądu znowu było dużo. No pierwsze co, to musimy mieć te 36 tysięcy mieszkańców. Jeżeli będziemy to mieli, no to wtedy... O! Panie, jak będziemy mieli 36 tysięcy, to tu powstaje cała nowa dzielnica. W niej powstaje nowa geotermia, a geotermia daje 80 MW. 80 MW, a ja w tym momencie mam zużycie na poziomie 280, tak? Więc w momencie, kiedy ja będę miał geotermię, to... właśnie nie mamy czym martwić. Dobra. Ile tutaj ma być kratek? 4... 5 kratek, dobra. Nie jest to bardzo trudne, żeby tak to zrobić. 4... Tak, i piąta kratka to jest ten zakręt. Okej. No to git. Tak, posługujemy się grypsem. Będziemy tacy badass. I wszystkie gimbusy będą zaraz na kanale siedzieć, bo grypsujemy i inne tego typu. Ja nie wiem, dlaczego gimbusy mają na to fazę. Dobra. Czyli tak, wstawiamy tutaj. I cały ten obszar zaznaczamy, że to jest nasza ekodzielnica. Tak, Greta, wiem, patrz Greta, patrz, to jest wszystko eko, tak? Patrz Greta, to jest wszystko ekologiczne, więc już tutaj nic nie pal. Dobrze, mamy wstawione, super, więc no proszę mi tutaj zbudować teraz cały ten zacny obszar, a ja jeszcze muszę coś sprawdzić. Nie, tu jest dobrze, tu jest git. A. Co on robi? Zmiana. Gdzie on jedzie, co on robi? Przyjrzyjmy się temu. Aha, czyli oni jeżdżą, zbierają jakieś śmieci i inne tego typu. Ciekawe, czy to ich auto jest elektryczne. Greta, odpowiedz mi, czy to auto jest elektryczne, czy nie. Jest zielone, więc na pewno jest elektryczne, co nie Greta? Tak jak ta Tesla, którą ci dali, ale wyprodukowanie tej Tesli było bardziej szkodliwe dla klimatu niż jeżdżenie zwykłym dieslem. Nie wiedziałaś o tym, co nie Greta? Tak to jest być pseudoekologiem. Czy zauważyliście, że pojazdy zaczynają jeździć też różnymi pasami w Skyline'ie? Czyżby któryś patch nareszcie to poprawił? Może tak być. Może tak być. Jak to wygląda kwestia... O, 1050 jeszcze, dopiero 1/3 opróżnili.
Jak widzimy, nowe domy cały czas się stawiają, to dobrze. Mamy 31 500. To jeszcze jest trochę za mało. To jeszcze jest za mało. My nadal potrzebujemy więcej. Punkt informacyjny. O, toaleta jak zawsze. Toaleta musi być w parku. Kawiarnia też oczywiście musi być. To będzie fajny pomysł, że jest park i od razu można sobie iść do jakiejś altany z tej kawiarni. Tak, teraz jakieś może średnie drzewa też. I te małe kolorowe, które tak lubicie, które tyle razy tutaj już mówiliście mi, że właśnie, żebym nie dawał wszędzie tylko tych wielkich cisów, tylko żebym właśnie też te kolorowe drzewa dawał, wtedy ten park wygląda no po prostu lepiej, tak? Bardziej się wam on wtedy podoba, więc damy trochę tych kolorowych drzew, które tak lubicie, te kwitnące. Takie coś. Tutaj zasłonimy to wejście w ten sposób. W ogóle taki fajny, duży zagajnik nam tu wyszedł. Fajnie to wygląda, fajnie, podoba mi się to. O, nie powiecie mi, że ten park nie wygląda fajnie. Wygląda całkiem spoko. Jakie my... No, jest okej. Okay. Jest dobrze. Są odpowiednie przepisy. Jak to tutaj wygląda? Ilu? 950, mój Boże. To jeszcze strasznie długo potrwa to opróżnienie tamtego terenu. Dobra, wysypujemy. Jest taka fajna opcja, łagodzenie terenu. Ja ją sobie użyję, by właśnie pozbyć się... Ja wam pokażę czego. No, tych takich paskudnych ząbków. Co tu się... Jezu, co tu się stało? Dlaczego to jest wszystko zalane? Co tu wybiło? Pewnie jakaś kanalizacja wybiła. No nie, to rury z wodą. To woda. To tu trzeba będzie jakoś przerobić. Ależ to fajnie wygląda, takie wielkie miasto. A to jest dopiero jego połowa. Tam jeszcze będzie druga taka część. Dobra. Jak to tutaj wyszło? O, w miarę. Zbuduj więcej rejonów przemysłowych, ale ja nie potrzebuję... Ja nie chcę na razie rejonów przemysłowych.
Ja na razie chcę mój, po pierwsze, bypass, po drugie chcę moje 36 tysięcy populacji, tak? Gaze at a gazelle. Lock eyes with a lemur. Shake hands with a turtle. At the City Zoo, you can experience the wild in our wildest exhibition yet. Come down this weekend to meet our newest addition, a three-toed sloth named Barbara. She'll hook you with her smile, and hook you again with her curved toes used to grasp trees in the wild. After that, take a gander at another new species, a new type of bird previously identified as a different type of bird due to a zoological error. Fun for the whole family. Book now and get a free handful of pellets to feed the fish. Mm-hmm. Limit four per family while supplies last. We'll look forward to seeing you where the animals live in rooms painted to look like home. The City Zoo. Dobra, czyli tu mamy cmentarz, okej. Więc teraz proszę rozbudowywać tutaj te wieżowce. Mhm. Bardzo proszę to zrobić, żeby mogło mi się pomieścić więcej mieszkańców. Jak to tu wygląda? 840. No dobra, niech tam dalej opróżniają tutaj. Okej, okay. Oj, tutaj widzę, że śmieci przestali zbierać stamtąd. To jest zła wiadomość. Dobra, super. Mamy trochę pieniędzy. Oj, ale nie łagodzenie terenu, ja chcę wyrównanie. Ja chcę wyrównanie na tym obszarze. O, tak. Cały ten obszar. No brak funduszy. No cóż, tak bywa. Ale mimo to my wybieramy dwupasmówkę. I ta dwupasmówka ma wychodzić tutaj. Wow, przecież tu się na pewno gdzieś masa świateł powłączała. Nie, a jednak tak. O tak. Okej, okay. I teraz możemy sobie wziąć, co? Mały plac zabaw? Park z drzewami? Nie, co to jest? To jest mały park? Tak, mały park, okej. Okay. Czyli tak, mały park. Ja go bardzo chcę zobaczyć tu. Jak on mi podnosi wartość tego gruntu. Ja bardzo chcę to widzieć, jak ten park tutaj pracuje nad wartością gruntu w tej dzielnicy. Dobrze, no to teraz budujemy dalej tą dwupasmówkę tutaj. Trójpasmówkę, przepraszam bardzo, trójpasmówkę. Dobra, zaznaczamy oczywiście, że to jest dalej nasza ekodzielnica. O, tutaj to jest wszystko jedna dzielnica. Tak, wysoki poziom zagęszczenia handlu. Rzucamy tutaj. Subcio. No, jeszcze mamy trochę miejsca na ziemię, więc... Oj, i już nie mamy. Więc przesypujemy ziemię. Przesypać ją proszę tutaj gdzieś. No, brak funduszy. Dobra, nawykłem. Jak tu wygląda kwestia opróżniania? 770, dobra, opuszczony budynek, mało ważne, my budujemy dalej i teraz ta dwupasmówka, która tutaj jest, z tym buspasem, ona gdzieś tutaj ma lecieć dalej sobie. Teraz bierzemy zwykłą jednopasmówkę i ta jednopasmówka ma dobijać dotąd, tak. I dotąd też na kwotę 600 ma w tą drugą stronę, więc ale tutaj to trzeba będzie
najpierw oczywiście wyrównać kawałek tego terenu. No niestety jest na razie brak funduszy. Teraz tutaj mamy być 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak? 8. Tylko zaznaczamy oczywiście ciągle, że to wszystko to jest ekodzielnica. Okej, okay, handel. 5, 6, 7, 8. Tutaj, o tak. Co to tutaj jest? O, tutaj. O, tak, sucio. Co tu mamy? Posterunek i remizę. A więc tu wejdzie posterunek za 12 tysięcy, no to trochę drogo, ale dobrze, damy radę, bo tu jak widzimy to jeszcze nie jest tak do końca... Wait a minute! Rury. Tak. Dobra. Czyli teraz tak. Posterunek. No i remiza za kolejne 12 tysięcy. Na szczęście mamy całkiem fajny dochód, więc jakoś to w miarę idzie. No dalej, dalej, dalej. O, super. I mamy to. Mamy handel, mamy... mamy remizy, mamy wszystko, jest naprawdę fajnie. Jeszcze tutaj te 75 tysięcy bym chciał na ten basen publiczny, bo to by znacząco też poprawiło wartość gruntu i chęć wprowadzania się do mojego miasta. Jak tutaj wygląda kwestia opróżnienia cmentarza? 710 zmarłych. No nadal muszą go opróżniać, a wygląda to tak dosyć kiepsko. Jak tutaj? No 3000. Jak to tu wygląda? No... już tu trochę lepiej jest. Szczególnie, że tam zaraz te cmentarze stamtąd wylecą. Na kopach. Tutaj natomiast powstanie kolejne krematorium. Krematorium kosztuje aż 25 tysięcy, to jest naprawdę dużo. Ale jedno takie krematorium to jest też dobra kwestia. Bierzemy pożyczkę. I krematorium wchodzi tu. Mhm. Teraz drzewa. Ding, 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 ding. No, a tu jest więcej tych drzew. Teraz tu powinni zacząć kremować naszych zmarłych. Chwila, moment, ej, halo, halo, halo. Dziwne rzeczy tam się dzieją, ale dobra, zajmę się tym później. Bo na razie trzeba wyrównać kolejny kawałek terenu.
Taka ciekawostka. Czyli dotąd tylko ta dzielnica ma biec. No to w sumie to racja. A potem pod nią już podziemne rondo. Dobra, no to co? Wysypujemy glebę, tak? Trzeba mnóstwo tej gleby przesypać. Nie da się ukryć, już niezłą górę usypaliśmy z tej wykopanej ziemi tutaj. Ja myślę, że ta górka to była duża. Tu patrzcie, kurde, tutaj to już jedną płaskowyż cały. No, 640. No! Myślę, że w następnych dwóch odcinkach całkiem opróżnią tamten obszar, ale to zobaczymy sobie dopiero w kolejnych odcinkach, ponieważ ten już jest wystarczająco długi, tak więc jeśli Wam się podobało, no to oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie, pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie, a ja zapraszam Was już wkrótce na kolejny odcinek z City Skylines, gdzie będziemy dalej budowali tutaj tą dzielnicę, no i postaramy się coś począć w kwestii tych cmentarzy, ale dopiero w kolejnych odcinkach, dzięki, że oglądaliście, no i na razie.